Moi drodzy, witam was serdecznie ponownie, drugi raz w tej kuchni, a już nawet nie pamiętam, który w ogóle witam was w kuchni. Dzisiaj, jak widzicie, po tytule przepis i jest to mój przepis autorski. Nie pamiętam, żebym kimkolwiek się inspirował, żebym gdziekolwiek ten przepis znalazł. Po prostu bardzo lubię robić curry. I przez długi czas kombinowałem z różnymi przyprawami, z różnymi składnikami i doszedłem sobie do właśnie takiego curry, jakie dzisiaj wam przedstawię, które moim zdaniem jest bardzo dobre. Mogliście w ogóle w małym stopniu to curry poznać na jednym odcinku Murcik, tam gdzie razem z Patecem gotowali danie, o którym nie mieli pojęcia i ja ich instruowałem, jak mniej więcej to danie przygotować. I właśnie to było danie na podstawie tego mojego curry. A dzisiaj pokażę je wam w mojej wersji, tak jak ja je robię. Mała uwaga, ja dzisiaj wykorzystam m.in. krewetki, ale nie musicie używać krewetek. Jeśli ich nie lubicie, możecie po prostu użyć kurczaka albo jakiegoś innego mięsa, na jakie macie ochotę, albo w ogóle nie musi tam być mięsa. Możecie tam dodać na przykład tofu. Przepis autorski, tak jak mówiłem, można tutaj improwizować, można dużo zmieniać. A jeśli chcecie więcej filmów z kuchni, więcej przepisów, czy to jakichś przepisów światowych, czy może właśnie takich autorskich, które sam sobie robię często w domu i które lubię, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, no i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Tu jest dzwoneczek. Dzyń, dzyń. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, żeby dać jakiś olej. Ja użyję oleju kokosowego z tego względu, że chcę tutaj uzyskać taki specyficzny kokosowy aromat. Oczywiście nie musicie używać oleju kokosowego, zwykły olej rzepakowy też się nada. Jestem na keto, więc może być tłusty. Druga rzecz, ja używam głównie dwóch wkładek. Papryki kolorowej, w tym wypadku akurat zielona i czerwona, i krewetki. No i tutaj też jest istotne, co kiedy zrobicie. Ja na przykład lubię podsmażyć paprykę i tak to teraz zrobimy. Lubię podsmażyć paprykę, potem na moment dosłownie wrzucić krewetki i je zaleć, żeby krewetki raczej się ugotowały. Tu dużo zależy od was, bo jeśli nie lubicie miękkiej papryki, jeśli lubicie, żeby była taka chrupiąca, to też paprykę możecie spokojnie dorzucić już do potrawy, która ma wlane mleczko kokosowe i ta papryka może się tam gotować. Zanim wrzucimy paprykę, użyjemy jedno z moich ulubionych składników, czyli kolendry, całych ziaren. Ja ich wsypuję dość dużo. Je można robić tak naprawdę i na suchej patelni. Możemy je sobie prażyć, ale ja je przeważnie już rzucam nawet na ten olej, to nie robi wielkiej różnicy. Kolendra ma bardzo fajny, specyficzny taki cytrynowy smak. Tu zależy, co lubicie. Jeśli lubicie, żeby coś tam wam chrupnęło czasem, to sprawdzi się ta kolendra super. Szczególnie, że właśnie nadaje taki cytrynowy aromat, fajne przełamanie do tego wszystkiego. Ale jeśli nie lubicie takich elementów, jak właśnie jakieś ziarna, które tam strzelają między zębami, po prostu pomijcie ten punkt. Ja w swojej wersji kolendrę zawsze dodaję. Nie prażę jej bardzo długo, bo tak jak mówię, ona razem z tą papryką będzie tutaj siedzieć. I niech ona się smaży. A teraz pokażę wam coś innego. Krewetki, które wam pokazałem, przybliżę się do kamery, to są krewetki surowe. One są szare, jak widzicie. Nawet podchodzą pod taki lekki niebieski kolor. Wcale nie jest trudno kupić takie krewetki. Ja je kupiłem w Lidlu. Po prostu. One się nazywały bodajże krewetki Vanamej. Z tym, że te krewetki kupujecie je w pancerzu. I moi drodzy, trzeba się troszkę pobabrać, ale nie wrzucajcie krewetki w pancerzu, no bo to jest danie, w którym po prostu macie się cieszyć z jedzenia, a nie męczyć w trakcie jedzenia tym, że musicie, wiecie, jakiś pancerz z ust wyciągać. Takie krewetki sobie mrożone moczymy w ciepłej wodzie, gdy one się nam rozmrożą, one są już tutaj nacięte na górze i ten pancerz sobie ściągamy. Ale ważna uwaga ode mnie. Jedną część pancerza już zdjąłem. Ale musicie brać pod uwagę jeszcze ogonek. Bardzo często krewetki kupujecie tak naprawdę obrane, ale nadal mają ogonek. Pozbądźcie się tego ogonka teraz. Paprykę dajcie taką, jaką lubicie. Ja akurat użyłem zielonej i czerwonej. Ja lubię wszystkie papryki. Normalnie dorzuciłbym tutaj jeszcze paprykę żółtą, ale nie chciałem, żeby było jej zbyt dużo. Dałem tylko dwie i to w sumie nieduże papryki. Ale tu dużo zależy od was. Możecie też na przykład użyć innego warzywa, jeśli lubicie. Chociaż wydaje mi się, że najbardziej właśnie pasują tu papryki. Bardzo ważny składnik do curry, o którym wam teraz chcę powiedzieć, to jest pasta curry. Ja mam akurat kupione jedno opakowanie. To jest akurat zielona pasta curry. Jest ona najostrzejsza z trzech. Są pasty curry też żółta i czerwona. Różnice są oczywiście w smaku. Na pewno też się zmienia ten kolor. Ja lubię zieloną, teraz to, że jest najostrzejsza, a lubię ostre jedzenie. I taka pasta curry, ją też będzie trzeba przesmażyć. Zrobimy to tuż po wrzuceniu krewetek, dodamy ją sobie na patelnię. Tu możecie zamienić, ale wierzcie mi, że warto to dodać. To tu jest cały ten smak zgromadzony. Nie w przyprawie curry. To nie jest tak, że sobie robicie danie i sobie zasypiecie przyprawą curry. Właśnie w takiej paście najwięcej tego smaku zdobędziecie i z niej najwięcej wydobędziecie. Powiem szczerze, że nawet gdyby użyć tylko tej pasty i już nie korzystać z żadnych dodatkowych przypraw,
to już byłoby to smaczne danie. Ale my to sobie jeszcze podkręcimy. Mleczko niby jest takie super kremowe. O, i to jest kozackie mleczko. I powiem wam szczerze, nie wiem, może wy mi wytłumaczycie. Tutaj mamy mega kremowe mleczko, które nie jest wodą, a bardzo często trafią na mleczka kokosowe, które na przykład mają troszkę takiej kremowej konsystencji, a reszta to jest po prostu woda. To jest na tyle kremowe, że szczerze trochę wody dolejemy do tego dania. Zobaczymy zresztą, co się stanie z tym po wrzuceniu do naszego garnka, bo musicie pamiętać, że niektóre rzeczy potrafią zmienić delikatnie swoją konsystencję czy gęstość w zetknięciu z temperaturą. Wrzucamy krewety. Bardzo łatwo zauważyć, że krewetki rzeczywiście w momencie ścinania właśnie nabierają to charakterystycznego różowego koloru. Bardzo dużo osób kupuje takie krewetki i pod tym kolorem je już znacie. Takie krewetki, które są właśnie biało-różowe, to są krewetki, które już były poddane jakiejś obróbce cieplnej, czyli były już przygotowane albo usmażone czy planszowane. I tą pastę walimy sobie tutaj na środeczek. Zróbcie sobie testy wcześniej, to znaczy sprawdźcie sobie przy pierwszym robieniu tego dania, jak wam siedzi taka intensywność. Curry to jest danie dość intensywne, ma dość mocne smaki, nie każdy to lubi. Niektórzy wolą dania, które są troszkę bardziej jałowe. To nie jest nic złego. Taka pasta jest intensywna. To, że ja ją wrzucam w mojej wersji całą, to dlatego, że bardzo dobrze znam ten składnik, bardzo lubię ten składnik i wiem, że po prostu będzie mi to smakowało, że to się wpasuje w moje gusta. Ale jeśli pierwszy raz korzystacie z czegoś takiego jak pasta curry, to lepiej jest dać jej sobie trochę mniej w tym momencie, na którym ja robię to teraz, a po prostu później, jak już będziecie mieć to wszystko zalane mleczkiem kokosowym, to wtedy ewentualnie wykorzystać troszkę tej pasty jeszcze w formie takiego doprawienia. To, co ja teraz robię, dlaczego ja tej paście daję się chwilkę podsmażyć, sprawia to, że też wydobywamy jakiś dodatkowy smak. Daję jej chwilę dosłownie, żeby poleżała sobie. Podkręcimy trochę jej smak dzięki temu i za moment zalewamy wszystko naszym mleczkiem. Teraz wyrzucamy tutaj całe mleczko. Mieszamy wszystko. O, i w momencie, widzicie, robi się woda. Przed chwilą było takie gęste, a teraz mamy wodę. Więc warto się upewnić dwa razy i nie szacować z góry, że jeśli coś na zimno jest gęste, to po podgrzaniu też będzie takie gęste. Aczkolwiek tu konsystencję mamy super. Ja jednak nie lubię marnowania składników, więc delikatnie dodam sobie tutaj wody, żeby te resztki jeszcze wydobyć. I teraz część najciekawsza. Najciekawsza to znaczy najludniejsza, bo trzeba to zestawić, żeby to się gotowało. Ważne, żeby właśnie fajnie się przegryzło. Część krewetki nie są jeszcze w pełni zrobione, to też musicie pamiętać, że je przesmażyłem tylko przez chwilę. One nabrały koloru, niektóre się tutaj już ładnie tak domknęły, ale duża część krewetek jest po prostu gdzieś tam jeszcze w jakichś partiach surowa, więc to się musi zagotować. Gęstość jest fajna, więc będę to gotował pod przykryciem. Gdybyście mieli to dużo rzadsze, a chcielibyście delikatnie zagęścić, wtedy sobie to gotujcie nie przykrywając, ponieważ cała ta woda będzie odparowywała i będzie wam to delikatnie gęstniało. Wymieszajcie to sobie dobrze, żeby ta pasta curry się rozmieszała, żebyście nie natknęli się na jakąś grudę na przykład, bo to wiadomo, że będzie wam gorzej ocenić, czy jest to już dobrze przyprawione. I jeszcze trzeba doprawić. To już jest smaczne. To już jest smaczne. Moglibyśmy na tym etapie po prostu zostawić, że się gotowało. Jest pikantne. Z tym uważajcie, bo jest pikantne. Ja mam jeszcze swoje kilka przypraw, które lubię dodawać. Jest tutaj zielonkawo. Troszkę na ten kolor wpłynę. Niestety, niestety. Ponieważ mam tu kurkumę. Kurkuma jest zdrowa. Dodam troszkę kurkumy. Bardziej podkręcimy, pójdziemy z tym kolorem w żółć. Dodamy sobie trawę cytrynową i dodamy sobie korendę. Jedno i drugie niestety z torebki. Nie udało mi się kupić nigdzie świeżej. Dalej, mam taką fajną przyprawę. Bardzo lubię z niej korzystać. Zioła tajskie, kopanei, nie wiem jak to się powinno czytać. No w ogóle bardzo lubię tą firmę, nie wiem. Wydaje mi się, że mega dobre przyprawy robią. Jeśli chcielibyście współpracę ze mną, dajcie znać. Jestem chętny, uwielbiam wasze przyprawy. No ja dodaję tych ziół tajskich. Uważam, że to jest super mieszanka przypraw, bardzo je lubię. Więc też sobie je tutaj dosypujemy. I jedna z małych przypraw jeszcze jest takie coś. Też sobie delikatnie podkręcimy smak. Czerwone curry. Tak jak mówiłem, z racji tego, że gęstość tego, co tutaj mam, jest według mnie bardzo dobra w tym momencie, to przykrywam to i zostawiam, niech nam się gotuje przez jakieś 20 minut, ale tak naprawdę możecie to trzymać nawet przez 40 minut. Widzimy się dla mnie za 20 minut, a dla was... No i jesteśmy, moi drodzy, minęło 25 minut, prawie 30, troszkę was okłamałem. Jest nasze curry, uwaga, para będzie teraz buch. Aparat zaparował, w ogóle go nie ruszałem i się zrobiło ogniste.
taka ciekawostka, że zrobiło nam się to wszystko wodniste, cały czas się gotowało. Na czwórkę to zmniejszyłem. I co mogę teraz powiedzieć, skoro mi się tak to rozwodniło? A to jest danie, przy którym wiecie, które ma mieć czas, żeby sobie dojść do siebie. Ja je zostawiam w tym momencie. Właśnie takie, odkryte. Niech nam paruje. Niech sobie jeszcze przez 10 minut, nawet zwiększymy teraz ogień na szóstkę, niech sobie przez 10 minut tutaj pogurgocze. No i co? Mamy nasze curry. Czas je podać. Mam przygotowane, tu gdzie miałem papryki, przygotowałem sobie ryż. Polecam wam podawać to właśnie w taki sposób, w którym ryż i samo curry, sama potrawa obok siebie. Oczywiście na talerzu wszystko by wam się rozlało, dlatego lepiej podać to w czymś głębszym. Wykorzystamy sobie tej kolendry suszonej. To akurat jest coś, co podkwaszyłem. Bardzo często się tak serwuje na food truckach i mnie się to podoba, że właśnie ta kolendra jest wykorzystana na tej linii łączącej ryż z curry. Według mnie bardzo ładnie to wygląda i tak też korzystam sobie. Piękne curry, płynne. Teraz idę do was, tu bliżej. Kwadratowe talerze i miski. To był tak dobry wybór, że ja to kupiłem. Każde danie wygląda 5 razy lepiej, naprawdę. No świetnie się prezentuje. W zwykłej kolbie nie byłoby takiego efektu. A tutaj aż chce się jeść. Zamoczymy sobie ten ryż bardziej i uwaga. Pyszniutkie. Ja już, wiecie, ja znam swoje smaki bardzo dobrze. Więc ja nawet się nie muszę zastanawiać. Ja dobrze wiem czego, ile tutaj dodać, żeby mi smakowało. Ale być może wy też właśnie lubicie tego typu dania. Wierzcie mi, że to curry jest naprawdę pyszne. Możecie użyć innej pasty niż zielone, jeśli to jest zielona, będzie dla was za ostra. Bo to curry jest ostre, to przyznaję, że to jest pikantne. Ja takie pikantne lubię, ale w większości, jak komuś robiłem to curry, to każdy mówił, że mu smakuje. Nie zawsze robiłem tak pikantne, jak robię dla siebie, to takie właśnie robię. Ale spróbujcie tego sami, bo jest przepyszne. Słuchajcie, to by było wszystko w tym filmie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jak widzicie, przepis nie jest skomplikowany. Składniki, które też użyłem tu do tego przepisu, są bardzo łatwe do kupienia. Nie trzeba nawet jeździć po jakichś wielkich hipermarketach, także jeśli nie jesteście z większej miejscowości, nie musicie się martwić, wystarczy zwykły Lidl i możecie upolować wszystkie te składniki, no już w szczególności, gdy są te tygodnie azjatyckie na przykład, to wtedy warto zrobić zapasy. Ja mam taką jedną tutaj półkę, w której mam po prostu całą szufladę rzeczy azjatyckich, zawsze robię takie zapasy i one sobie czekają na odpowiedni moment. To było curry z mojego przepisu curry po Jojowemu, nie wiem jak to curry jeszcze nazwać, wersja z krewetkami i z ryżem, no, przepyszna. Dajcie znać tam na Instagramie, jeśli zrobicie swoją wersję, wyślijcie mi koniecznie zdjęcie, dajcie znać, czy smakowało, a ja na pewno wam jakoś na to odpowiem i będę szczęśliwy, jeśli zobaczę właśnie wasze wersje mojego curry. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!